Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 5. Na samym początku chciałem wam podziękować, ponieważ pod poprzednim odcinkiem zostawiliście ponad 190 pozytywnych ocen, także nie będę ukrywał, jest to dla mnie taki swego rodzaju motywacyjny kop, tak by to myślę można było nazwać. No i również znak, że chcecie, aby te odcinki były, aby było ich więcej, że po prostu te odcinki wam się podobają, także bardzo, bardzo wam dziękuję za zaangażowanie. No i co sobie dzisiaj zrobimy? Zagramy sobie domkiem do Supermałpki. Zbudujemy sobie najmocniejszą świątynię, a przynajmniej tak mi się wydaje, że najmocniejszą. Generalnie już kilka odcinków, jeśli chodzi o świątynię, no to już kilka odcinków na ten temat nagrałem, także będziemy się kierowali i będziemy budowali taką samą po prostu świątynię jak w tych wcześniejszych odcinkach. Jeżeli ich nie widzieliście, to możecie sobie odkopać, ale co najważniejsze, wydaje mi się, jeżeli wszystko dobrze policzyłem, że dzisiaj uda nam się odblokować mastery mody na poziomie intermediate. Wy już to widzicie po tytule, a ja tego jeszcze nie wiem, bo... No czekajcie, zaraz to sobie szybko policzymy, zaraz się dowiemy. Ile trzeba mieć? 13, tak? 13 na 100% mapek zrobionych, a ja mam ile? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 będę miał, bo policzyłem, specjalnie policzyłem tę mapkę, mimo że jej nie mam całej zrobionej, bo dzisiaj ją sobie na pewno całą zrobimy. Okej, lecimy impopable, fast track. Myślę, że dość króciutki materiał, bo jednak na fast tracku zaczynamy od tej 26 rundy, więc myślę, że powinno pójść to w miarę szybko. No i dobra, od czego zaczniemy? Wydaje mi się, że najlepiej byłoby mi zacząć od tego domku. Zaczniemy tak, wiecie, tak klasycznie bym powiedział. Tak, postawię tutaj małpkę. Okej, ta, która stunuje, myślę, że byłaby odpowiednim rozwiązaniem. Chociaż tutaj jakoś strasznie dziwnie lecą baloniki, jeżeli dobrze pamiętam. Tu jest coś nie tak, ja chyba troszeczkę źle zacząłem. Bo one tutaj chyba lecą za każdym razem z innej strony. Tu się chyba najbardziej opłaca stawiać na samym środku. W ogóle to, co postawiłem, chyba tak sobie średnio radzi z tego, co widzę. Postawię tutaj jeszcze z double shotem, bo wydaje mi się, no widzicie, one tu będą leciały za każdym razem z innej strony. Także z mojego punktu widzenia to jest super, super sprawa, żeby postawić po prostu tutaj na środku świątynię. Jako że średnio pamiętam właśnie, jaki był przepis, że tak to ujmę, na tę taką naprawdę mocną świątynię, to będę się posiłkował telefonem. Także jakbym się patrzył tu, gdzie teraz, to po prostu wiedzcie, że tu mam telefon i mam tam włączony własny odcinek, gdzie wam po prostu pokazywałem ten komentarz od widza z tą najmocniejszą świątynią. I po prostu, no właśnie, będę się nim posiłkował, tak? Ponieważ najzwyczajniej w świecie nie jestem pewien, czy wszystko pamiętam. Okej. One są trochę za bardzo rozrzucone, te baloniki z pancerzem. O, ciekawostka, te banany farmera nie działają na baloniki z pancerzem. Tego nie wiedziałem, jeśli mam być 4. Okej, no tutaj lecą zebry, ale to wydaje się w miarę luźne na razie. Na razie wydaje się taki w miarę luzik. Czy ja tu postawię farmę? Nie postawię na drzewie, ale postawię tu, okej. Liczmy, że tutaj farmer sięgnie. Raczej powinien sięgnąć. Nie powinno tutaj być z tym jakiegoś większego problemu. Dobra. 5 shurikenów, myślę, że okej. Okay. Przydałoby mi się coś. Przydałaby mi się może armata. Wydaje mi się, że byłaby okej. Okay z tym rozpryskowym strzałem. I fajnie by było ulepszyć domek Monkey Village na... Właśnie na to ulepszenie, żeby ta armata również mogła być baloniki z kamuflażem, tak na wszelki wypadek, ponieważ gdyby poleciało dużo balonów z kamuflażem, to obawiam się, że ta małpka mogłaby mi nie wystarczyć. To jest swoją drogą taka taktyka z Bloons Tower Defense Battles. Pamiętam, że ludzie lubili sobie właśnie tak zagrać, że jeżeli wy mieliście jakąś właśnie małpkę, która na przykład bije baloniki z kamuflażem i pancerzem, ale jest tylko tak jak ta na przykład, nie? To wysyłali masę baloników z regeneracją i pancerzem. Oczywiście jest to bardzo drogie, ale jest to okropnie trudne do wybronienia się, jeżeli właśnie macie tylko jedną jednostkę, która bije kamo pancerz. Zresztą tak jak widzieliście, że ta małpka nie wyłapuje wszystkich baloników z pancerzem, jeżeli one tak lecą jakby w jednej linii. Znaczy może nawet niekoniecznie w jednej linii, jeżeli są jakieś odstępy między nimi, ale one nie są zbyt duże, no to ta małpka sobie nie poradzi. Widzieliście na samym początku, że po prostu niektóre baloniki z pancerzem się przebijały. No i fart tej mapy polega na tym, że mimo tego, że się jakby przebiły, to wracały z powrotem jeszcze do tej małpki, więc... Bo mi się wydaje, że to ta mapa działa w taki sposób, że stąd, skąd wylatują baloniki, tam muszą wrócić. Czyli jeżeli wylatują stąd, gdzie, tak jak widzicie, tutaj kursorem teraz pokazuję. Jeżeli stąd wylatują, to muszą zrobić kółko i wracają do miejsca, z którego wylatują, także...
Jeżeli nam na początku te balony z pancerzem wylatywały stąd, no to widzicie, tutaj się nabijam na tę małpkę, no i jeżeli jakieś by ewentualnie uciekły, no to zawsze tutaj potem ponownie się na nią natrafią, tak? Także, ojejku, farmer nam tu oczywiście utrudnia grę, okej, bo... O, nawet dam radę postawić 3 farmy, super. No dobra, postawmy domek, ulepszajmy tutaj. Będzie za chwilkę sterowiec. Ja bym postawił maga. Ponieważ mag przyda mi się... Tylko gdzie ja bym świątynię chciał zbudować? Chciałbym ją na środku postawić. Trochę głupio, bo będę musiał sprzedać wszystko to, co... Chociaż nie, okej. Ta armata mi się już przyda, na pewno. Na pewno ta armata mi się przyda. Jaki zasięg ma super małpka? Tak, postawię ją gdzieś w tym miejscu, żeby mi nie wciągnęła po prostu farm. Albo tutaj powiedzmy... O, byłoby okej, gdybym ją tutaj postawił. Super, postawimy sobie tutaj super małpkę, nie ulepszamy zasięgu. Ulepszmy sobie to. To mi pomoże poradzić sobie z tym sterowcem, który poleci właśnie w 46 rundzie, czyli już w tej rundzie. Myślę, że powinniśmy sobie poradzić bez problemu. Chociaż to zależy, z której strony wyleci, ale ta małpka, tak jak widzicie, ma zasięg raczej na... Powinien chyba sprzedać ten domek, bo on by obniżył zasięg tej małpki. No dobra, trudno, najwyżej jedną farmę mi wciągnie. Po prostu te farmy ulepszę jako ostatnią, licząc się z pewnym ryzykiem, że ta małpka może mi tę farmę niestety wciągnąć. Nie jestem pewien, bo tak widzicie, lekko jest zasięg tutaj nachodzi, ale ciężko, okej. Okay. Akurat sterowiec wyleciał z dość korzystnego miejsca, jeśli mam być 4. Jeśli mam być 4, to wyleciał dla mnie z dość korzystnego właśnie miejsca. Okej. Okay. No i co? Ogólnie jak wy oglądacie ten odcinek, to muszę się wam przyznać, że ja już jestem, bo ja go nagrywam dzień wcześniej dla was, to ja już jestem po egzaminie wewnętrznym na prawo jazdy, praktycznym, także wiecie, lekki, w momencie kiedy ja to nagrywam, lekki stresik mam, znaczy nie stresuję się jakoś bardzo, bo wiecie dlaczego? Bo się nastawiłem, że nie zdam, to jest, to, więc wiecie, jak nie zdam, to nie będę zaskoczony, a jak zdam, to będę... miło zaskoczony, po prostu. Jak nie zdam, to świat mi się nie zawali. Będę próbował drugi, trzeci, czwarty raz, tak? Jak nie zdam, to znaczy, że nie umiem jeździć, tak? To lepiej, żebym nie wyjeżdżał, tak? Na ulicy. Już kiedyś wielokrotnie o tym mówiłem, że to też, jeżeli ktoś się nie czuje jakoś bardzo pewnie, a wie, że na przykład zdał 2 egzaminy, bo miał szczęście, chociaż to też, wiecie, niektórzy bardzo zaniżają, mają niską samoocenę i po prostu umieją jeździć. Ale wiecie, za każdym razem myślą, za każdym razem wam powiedzą, nie, ja nie umiem jeździć, to nie dla mnie, słabo mi idzie, a umieją, ale mówię tutaj o osobach, które, wiecie, które totalnie nie umieją jeździć, bo po prostu, no potrzebują na przykład większej ilości godzin, nie mówię o nich w negatywnym sensie, tak, potrzebują większej ilości godzin, żeby się nauczyć, ale zdają. Bo miały szczęście na przykład i wiecie, cieszą się, ej, no ja nic nie umiem, a zdałem, tak? No to tylko dla nich jest troszeczkę lipa. Oh wait, bo ja teraz patrzę na ten komentarz, a raczej próbuję, bo niestety mi się nie chce załadować. Halo, mój film. Wybaczcie, miałem włączony głośnik, możliwe, że usłyszeliście mój własny film. Na głośniku po prostu. A ja najzwyczajniej w świecie sprawdzam, o, widzę ten komentarz, dobra. Pamiętam tylko tych gluganerów, że tam byli. Luganer, 2 magów, 4-2, okej, to też w miarę pamiętam. Co tam było jeszcze? 2 razy Ice Małpka i Bomb Tower, okej, a to luzik. Dobra, 2 razy Ice Małpka, tylko ta Ice Małpka była ile? 2 razy Ice Monkey, 4-2, dobra. Patrzymy sobie, gdzie są skróty klawiszowe, 4-2. 2 razy małpeczka, 4-2. 4-2 jest. Jeszcze, Bomb Tower miało być, ile tych Bomb Towerów? Chyba 5-4-2, nie? Tak, 5, 4, 2 i jedna, tam pamiętam, że potem ten widz, który mi to napisał, wpisywał mi tutaj jeszcze jakieś korekty, ale to wybaczcie, po prostu nie pamiętam, że tutaj coś się z tymi armatami zmieniało, tam nie do końca jest chyba ich, taka ich ilość, ale no niestety nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, wybaczcie. Dobra, żebym ja sobie tylko, wiecie, żeby tu nie było jakichś głupich sytuacji za chwilkę. A już się w ogóle przestraszyłem, że nie wziąłem domku do super małpki, bo tak patrzę. Dlaczego nie mam skilla tego takiego, wiecie, tej mrocznej świątyni? A dlatego nie mam skilla, że po prostu nie mam świątyni. Jeżeli się nie mylę, to ten skill pojawi się dopiero kiedy, wiecie, kiedy jakby odblokuję świątynię. Dobra, no i jeszcze super małpka. Super małpkę jeszcze tutaj wstawimy.
tę super małpkę. Dobra, dwóch gluganerów, jeszcze magowie. Jeszcze magowie będą nam potrzebni. Oj, przykleiła mi się ręka do książki od biologii, do ćwiczeń od biologii, które robią mi za podkładkę. Bo ja biologię miałem tylko w pierwszej klasie. Miałem tylko w pierwszej klasie liceum. Ja już teraz jestem po liceum, jeżeli ktoś nie wie. To tak mówię, jestem po liceum, no i właśnie miałem, wiecie, no i te ćwiczenia po tej pierwszej klasie w liceum były mi właściwie po nic, więc, wiecie, były wypełnione, ani tego nie sprzedam, ani nic, więc służą mi jako podkładka za myszkę, no i wiecie, jak ręka się po prostu troszeczkę spoci, no to się przykleja do kartki, po prostu mi się przykleiła do tej książki, do tych ćwiczeń. Nie wiem wprawdzie po co wam ta informacja, ale zawsze to jesteście, o, śmiesznie to wygląda, dobra, będzie nas zaraz stać. Zawsze to jesteście o ten jeden jakże fascynujący news bogatsi. Intelektualnie. Dobra. Ogólnie powiem wam, że dzisiaj sobie jeszcze tak. Znaczy dzisiaj, dla was to już wczoraj. Okej, okay, możemy myślę, że zwiększyć zasięg. Super, ona ma w tym momencie zasięg wszędzie. Wydaje mi się, że w tym momencie wygrana gra z naszego punktu widzenia. Ej, wciągnęło mi farmera. Ja w sumie nawet nie wiem, czy ja go potrzebuję. Bo wydaje mi się, że jesteśmy w stanie przejść Impopable mając tylko jedną świątynię, no ale tego nie wiem. Patrzcie, na krześle poprawię. W każdym razie dzisiaj sobie tak stwierdziłem, kurde, średnio mam co robić, no to wyjdę i powiem wam, troszeczkę sobie pojeździłem na deskorolce. Kto wie, niektórzy z was może wiedzą, że kiedyś jeździłem na desce, później miałem troszeczkę przerwę, właściwie nie tak troszeczkę, myślę, że z kilka lat tej przerwy. Oczywiście, no... Ja mówię, że to przerwa, no ale wiadomo, że jakiś pojedynczy wypad się zdarzał. No i kurde, myślę sobie właśnie, czy nie wrócić troszeczkę do tej jazdy. Myślałem też o jakiejś serii na YouTubie z tego, no ale jakby to wymaga też, wiadomo, jakiegoś sprzętu, żeby coś takiego nagrywać. No zastanawiam się. Dzisiaj mi się całkiem spoko śmigało, wiecie, ja nie jeżdżę jakoś mega. Znaczy, może inaczej, umiem jeździć. Jeździć, ale skakać jakieś sztuczki to... A zresztą na moim kanale wrzuciłem jeden film, jak się wywróciłem w wakacje. Ten film był chyba nawet sprzed dwóch lat, dwóch, trzech, nawet nie wiem. Nie wiem szczerze sprzed ilu lat, ale no był to dość stary film. W każdym razie no nie jestem, wiecie, żadnym tutaj właśnie masterem, jeśli o to chodzi, ale przyznam się szczerze, że fajnie sobie pośmigać. Próbowałem skoczyć na próg zwalniający, no... Ale wiecie, no, deskorolka to ma ten minus, że jest to strasznie taki kontuzjogenny sport. Tak mi się wydaje, że no jest to kontuzjogenny sport, nie ma co ukrywać, bo łatwo się po prostu wywrócić i łatwo się wywrócić bardzo niebezpiecznie. To wiecie, niby tak, ja to zawsze uwielbiam. Na filmach to wiecie, gdzie są pokazywane jakieś właśnie sztuczki z deskorolką czy coś, to zawsze tak ładnie wygląda, jakby ta deska tak latała, wiecie, jak oni skaczą, jakby była leciutka jak piórka, a ta deskorolka jest po prostu ciężka i łatwo sobie kostki obijać, to wydaje mi się, że norma, że każdy, kto jeździ na desce, kto jeździł albo jeździ, to wie, że no kostki obite to jest po prostu norma. Wiecie, to też nie jest tak jak na tych wszystkich montażach, że wszystkie sztuczki wychodzą za pierwszym razem, to niestety często jest kwestia nawet, wiecie, kilku lat, żeby się jakiejś sztuczki nauczyć, żeby ją dopracować, to już w ogóle. Niektórzy pracują całe życie, żeby wyćwiczyć sobie możliwie maksymalnie jedną sztuczkę. No i tak ostatnio dzisiaj sobie wróciłem i... Tak całkiem fajnie, całkiem przyjemna sprawa. Pojeździłem sobie troszeczkę niedługo, tak jakieś 40 minut, pół godzinki, ale naprawdę przyjemne. Tylko się trochę za ciepło ubrałem, muszę wam powiedzieć, płaszcz, wziąłem wszystko, to trochę się za ciepło ubrałem, definitywnie. W ogóle widzę, że już mamy 82 rundę na 85, szybciutko nam to dzisiaj idzie, jeśli się nie mylę. Szybciutko? Szybciutko, no 14 minut odcinka, to do 16 minut, jak nic się wyrobimy. Spoko, wydaje mi się, że spoko, bo teraz większość z was pewnie właśnie jest w szkole. Znaczy nie, że większość z was jest w szkole teraz jak ten filmik wlatuje, tylko wróciła ze szkoły i wiecie, jak mniemam, że jak macie ten tydzień taki szkolny, to nie macie aż tyle czasu na oglądanie powiedzmy 30-minutowych odcinków, co nie znaczy, że takich nie będę wrzucał, spokojnie, ale zdaję sobie sprawę, że ten czas
pewnie macie ograniczone, chociaż to pewnie też zależy od dni, tak? W niektóre dni pewnie jest luźniej, w inne powiedzmy troszeczkę ciężej. Wiecie co? Ja bym tu na tą 85. rundę się troszeczkę skupił, bo to może być dla nas bardzo ciężkie, bo jednak leci dużo zombków. I ja się boję, że możemy sobie nie poradzić, czy... A. Chyba sobie jednak poradziliśmy. Okej, okay. I czy mamy to, co chcieliśmy odblokować? Mastery Mode Intermediate. Mamy to. Mastery Mode is now available for Intermediate Tracks. Super. Mamy Mastery Mode Intermediate. Teraz Mastery Mode Advanced wymaga aż 14 medali, czyli jeszcze więcej niż tu. Przy czym wiecie, te mapy Advanced... To już to nie jest takie łatwe, w sensie, bo na inter... One dalej są łatwe, ale trzeba więcej czasu spędzić w grze, bo ja na intermediate to wiecie, poza odcinkami już o tym wielokrotnie mówiłem, że na przykład dochodziłem sobie do 55. rundy i już miałem tyle rzeczy kupione przez tego double cash mode'a, że byłem spokojnie w stanie już jakby przeżyć z tym, co miałem w 55. rundzie, 85. rundę, więc ja sobie tę grę powiedzmy minimalizowałem, zostawiałem, robiłem coś w tle innego i jakby, no wiecie, runda mi się sama jakby... kończyła, tak? W sensie rozgrywka mi się sama kończyła, ja miałem, łatwo było mi po prostu zdobyć te medale Impopable. No a tutaj czuję, że... No tutaj czuję, że teraz na tych Advance będzie, wiecie, będę musiał więcej czasu spędzić. O, to jest w ogóle fajna mapa na postawienie świątyni w środku. Także myślę, że no, na przykład to jest dość trudne. No oczywiście tu wszędzie mam brąz. Już troszeczkę na tych mapach grałem, wszędzie zdobyłem, no bo to jakby wszędzie brązik był wymagany, aby odblokować zwykłe Mastery Mode'y. Słuchajcie, nie wiem czy będę robił te Mastery Mode Advanced, pomyślę sobie, ale to naprawdę jest troszeczkę czasochłonne, nie ukrywam, że nie, zresztą no widać ile tych medalików tutaj jest. Już troszeczkę ich pozdobywałem, a też nie o to chodzi, żeby cisnąć na siłę, tak? Zobaczymy. Nie wiem, czy będę to robił, nie wiem, czy to ma sens. Bo chcę wam na pewno pokazać te Mastery Mode'y na poziomie Intermediate. Chciałbym próbować przejść Mastery Mode'y bez Double Cash Mode'a, ale wiem, że to nie będzie łatwe. Jeszcze chciałbym trochę poszaleć bez Double Cash Mode'a, jeszcze są randomowe misje. No jest co robić w tej grze. Jest co robić w tej grze, specjalne misje wszystkie przeszliśmy. Fajnie było, gdyby jakąś dodali, ale rozumiem, że twórcy nic nie dodają, bo prawdopodobnie pracują aktualnie. Co ja włączyłem? Nie chcę tego. Prawdopodobnie pracują nad... Bloons Tower Defense 6, więc jak wyjdzie Bloons Tower Defense 6, to jeżeli będę miał taką możliwość, o, sorry za ten cień, który widzicie teraz obok mnie, już to wielokrotnie tłumaczyłem, jeżeli będę miał taką możliwość, to możecie na mnie liczyć, jeśli chodzi o Bloons Tower Defense 6, znaczy się już w dniu premiery, że coś tam pokombinujemy z odcinkami. Jak wyjdzie jakiś trailer, to gdzie będzie coś więcej wiadomo, to również postaram się jakiś materiał na ten temat nagrać, żebyście wy również nie przegapili. Co jest smutne, to, że nie widziałem Bloons Tower Defense 6 na Steamie na razie, więc no jeżeli będzie to na emulator, to nie ukrywam, średnio to dla mnie wygodna opcja. A to głównie dlatego średnio wygodna opcja dla mnie, że... no, z tego co się orientuję, w ogóle ta wersja... Ja wolę sobie zapłacić 10 euro na Steamie, nie? Zrobić może dla was konkurs na jedną kopię. Niż korzystać z mikropłatności na telefonie, nie? Czyli ja słyszałem, jak wy mi mówiliście, chyba Bloons Tower Defense 5 na telefon jest za darmo, ale za Double Cash Mode'a za to wszystko trzeba no zapłacić. O, widzę, że skiny weszły, a już mi to wielokrotnie pisaliście, ale jakoś tego nie zarejestrowałem. Fajnie by było. Może sobie te skiny kupię, zawsze to jakaś, wiecie, zawsze to jakieś urozmaicenie. Patrzcie, my tu zdobyliśmy teraz nowy poziom. W sensie nowy poziom, nowe możliwości w ulepszeniach, tak? Wraz z odblokowaniem tego kolejnego poziomu Mastery Mode'ów. Także super, będziemy mieli na co wydawać te tokeny. Okej, okay. Tymczasem ja się z wami żegnam, liczę, że ten odcinek wam się spodobał, życzę wam miłego dnia. I tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!